wszystkim, witamy Was serdecznie. Dobra, to ja zrobię pauzę. Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie. Cześć. Dzisiaj przychodzimy z recenzją, a w sumie unboxingiem pudełka Glossy Box. Stwierdziliśmy, że zrobimy ten filmik razem, bo po pierwsze jest raźniej, a po drugie... Ciekawiej. Tak. I opinia jest taka bardziej obiektywna naszym zdaniem. I pokażemy Wam, co tutaj mamy. Chyba mamy takie same wersje, ale to się zaraz okaże, tak. Nie pytałyśmy się, co mamy. Dokładnie, nie patrzyłyśmy do swoich pudełek. Ideą tego pudełka w tym miesiącu było to, że Glossy Box zachęca nas do aktywności fizycznej. No i cóż, no ja staram się być aktywna, ale to pudełko nie jest chyba aż tak do końca super fit, prawda? No, to fakt. Zresztą zaraz zobaczycie. No, fajna idea, ale tak to jest czasem, że się porywają na coś. Dużo papierków jest ostatnio w ogóle. Dokładnie. Jakichś takich voucherów, reklamowych rzeczy, czy zniżkowych bonów. I mamy tutaj do Love Me Green 40 zł, ale też oczywiście z jakimiś tam zasadami, z gwiazdką, także jeśli jesteście zainteresowani, to przeczytajcie. To jakaś nowa marka, w ogóle słyszałaś? Tak, nie, bo wcześniej ja nie słyszałam, no to w tym pudełku dopiero. No i jest też kosmetyk z tej firmy. Dalej mamy do Yasumi, czy tak? Tak, Yasumi, ale nie ma w ogóle Yasumi we Wrocławiu, także no skorzystamy w ogóle. I co mamy z Love Me Green? Taka chyba ulotka. Ogólnie, tak, ulotka. Zapoznanie. Tak no i fajne było to, że ponad 50 osób znalazło w swoim Glossy Boxie kupon na buty sportowe. Tak, także, jest fajne. Tak, także to jest chyba ten największy aspekt. Nie udało nam się niestety. Gratuluję. Ale nam się nie udało, ale zazdrościmy osobom, ja bym takie buty do biegania chciała. Od czego zaczynamy? Od dodatku. Od dodatku, tak, bo ostatnio Glossy Box już od kilku miesięcy zawsze daje coś takiego dodatkowego od siebie. Teraz są to neonowe gumeczki. Dla mnie, no niestety, absolutnie nieprzydatne. Ja też mam zapas gumek z Primarka i używam raczej takich w kolorze włosów, no aczkolwiek dzisiaj po mnie widać, że po pasowałyby ustach ci pięknie, tak, po neony. Ta, że pasowałyby mi te neony, no na pewno się to przyda. Gumki zawsze się gubią. Mi się nie przydadzą. Mam po domu. Aha, bo ty masz krótki. Po domu też mi się nie przydadzą. No dobra, okej. Mi się przydadzą. Po domu przynajmniej. Co dalej? Dezodorant mam. Tak. To jest największa rzecz z pudełka. To jest dezodorant. Jestem ciekawa, jaki on będzie. Ja miałam go dzisiaj użyć. Tak? Zapomniałam. Mój ulubiony, taki, którego na przykład używam, też jest w kulce, więc jeśli chodzi o formułę, to mi odpowiada. No ale zobaczymy, jeśli chodzi o preparat. Ja jestem naprawdę taka wymagająca, jeśli chodzi o kosmetyk tego typu. No, zobaczymy. Może ja nas nieraz zaskoczy. Ja też. Ja używam dezodorantu w sztywcie. To jest mój ulubiony. Wydaje mi się, że jest najbardziej wydajny. Też jestem wymagająca, tylko praktycznie w sumie Rexona nam nie działa, żaden inny nie podziała, więc zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy. Czym jest jakiś specjalny? O długotrwałym działaniu. Naturalne składniki. W ogóle pudełko też jest takie dość naturalne, prawda? Tak, bo jest to jeszcze nowa firma. Dobra. Kolejna rzecz to jest, może to? Co? To jest Emulsja Charming Rose. Odżywia, nawilża i regeneruje suchą skórę stóp. Zawartość masła kakaowego zapewnia zmiękczenie i wygładzenie skóry. Ja powiem, że użyłam tego wczoraj. I co? Spoko, ale no szału nie zrobiło, no może po jednym razie jeszcze nie widać jakichś efektów, ale przyjemne było, szybko się wchłonęło, ładnie pachniało. Fajna jest taka, że jest małe, można gdzieś zabrać, a nadal jest tutaj trochę tego, 50 ml, więc... Na no, co najmniej kilkanaście wystarczy. Ja ogólnie znam tą firmę, wiem, że to jest dosyć mało znana firma, dlatego że to jest firma, która jest typowo taką salonową firmą kosmetyczną i ja bardzo jej nie lubię, więc jestem trochę negatywnie nastawiona do tego, ale po tym, co mówisz, chętnie spróbuję. Ja uwielbiałam ten peeling z tej firmy, który też był w Glossy Boxie, ale z drugiej strony, no ja jak gdzieś wyjeżdżam, to stopy sobie odpuszczam, bo no, to fakt. Ale krem do rąk biorę zawsze. Z tym, no, że tak. Kremem do rąk masz smarować stopy, ale krem do stóp rąk już nie bardzo. No dokładnie, więc tak. O, peeling. To ładnie pachnie. Bardzo ładnie to pachnie. Ja już to wczoraj powąchałam, no, masz się zamknięte. Pokaż. O, faktycznie. Tak naprawdę orzeźwiająco i owocowo. Co to jest? Cukrowy peeling, cytrusowy zapach odświeży skórę i pobudza zmysły. A używałaś go? Nie. Nie, jeszcze nie, ale powąchałam tylko. A to jest taki do całego ciała pewnie? Pewnie tak. I no i no tak, bo jest strasznie gruboziarniste.
Myślę, tak że jest. Będzie fajny, bo będzie taki tłusty i będzie zostawiał taki tłusty film, który ja mam nadzieję, bo to jest fajne w peelingach na dokładnie. Ciało, że nie jakby nie wysuszają ci tej skóry, tylko zostawiają taką złuszczoną i odżywioną. Dokładnie. I no to też nie był pełny produkt, prawda? Tylko tak, mały. Zdań do tej pory. O. To jest chyba najlepsza rzecz z tego intensywne serum rewitalizujące. Ja użyłam go 2 razy już. I? I fajne, to znaczy wiesz, ono ma tutaj odbudowywać, poprawiać kondycję i kształt skóry. No po 2 razach tego nie zauważyłam. Zauważyłam, że bardzo fajnie się wchłania, bardzo szybko. Pachnie dość neutralnie. Można później nałożyć makijaż i nie ma z tym problemu, ani się nie przebija, ani nic w tym stylu. Także to jest jego plus. Ja jestem ciekawa, bardzo chętnie to wypróbuję. Wydaje mi się, że na razie z tych produktów bo jeszcze zostało... Bo to jest też pełen produkt, prawda? Tak, jeszcze został tylko krem do ciała. To z tych wszystkich zdecydowanie to wydaje mi się najciekawsze i najbardziej chcę przetestować, zwłaszcza, że jest duże. Bo jednak, nie wiem jak ty, ale ja odczuwam bardzo duże zmęczenie mojej skóry po tych grzejnikach, po tej klimatyzacji, po tym ogrzewaniu i po zimie. Więc jeśli to ma tak ładnie mi rewitalizować skórę, to pewnie trafi do ulubieńców, jeśli spełni swoje zadanie. Dokładnie, zwłaszcza, że ma rozjaśniać, wyrównywać kolory i przebarwienia i niewielkie plamki, co w przypadku mojej skóry, która jest taka skłonna do niedoskonałości, to może być będzie fajne. Tak. I ostatnia rzecz z Love Me Green, to co był kupon i ulotka. Co to jest? To jest masło do ciała, wiesz? Masełko. Właśnie nie wiem, czy to do ciała. Krem do ciała, krem. Odżywa i chroni oraz daje efekt długotrwałego nawilżenia od nowej warstwy lipidowej, nawet bardzo suchej skóry. Krem szybko się wchłania i pozostawia na skórze naturalny połysk, nie zostawiając tłustego filmu. Skóra staje się jedwabiście gładka. Ja tego też użyłam, ale muszę przyznać, bo właśnie jak czytałaś, to cię nie słuchałam w ogóle, tylko analizowałam skład. I ma całkiem fajny skład, bo są same naturalne praktycznie ekstrakty z roślin na początku i to też może być bardzo fajne. I wiesz, co jest super, że bardzo ładnie pachnie, bo i naturalne kosmetyki mają taki specyficzny zapach. A to gdzieś tam przebija się ten naturalny zapach, ale przy tym bardzo ładnie pachnie moim zdaniem. Użyłam go tylko tak właśnie jak ty na ręce, ale przypasował mi. Ładnie pachnie, co nie jak naturalny kosmetyk. Jest taki przyjemny, tego co teraz tak smaruje. Dokładnie. No cóż, i to by było całe pudełko. To by było na tyle, już nie było. chyba to było najlepsze. Tak, serum zdecydowanie w sumie tyle, no, to też był pełen produkt, ale dezodorant nowy. Jakoś, nie wiem, ja sceptycznie podchodzę do takich dezodorantów. To jest takie indywidualne, że w ogóle... Ja swojego, z którego jestem zadowolona, Vichy w kulce, jakby szukałam wiele lat, w końcu znalazłem i mi odpowiada, wątpię, żeby on go przebił, no ale może się zdziwię. Poza tym często mówicie, że Glossy Box powinien być pudełkiem takim bardziej luksusowym, a dezodorant, no nie wiem, koniecznie. Tym bardziej, że to jest jakiś dezodorant z jakieś chyba tam z 15 zł, czy coś? Czy jest produktem luksusowym? Ja już kupiłam swoją kartkę. Luksus, tak, luksus lodu. Czekaj, które to było? Tutaj. Za 15 zł. Także no to nie jest także to jest zupełnie jakby zwykły produkt. No idea przyświecała fajne temu pudełku, ale nie do końca chyba wyszło. No co ma krem? No, ja mam nadzieję, jakąś pokładam w serum i w tej nowej firmie Love Me Green. Tak, zobaczymy. Tylko, że to jest 30 ml, no tak, to jest na całe ciało. No tak, no to posmarujesz się. Nogę jedną. No tak, żeby całe ciało, to jest praktycznie na raz, na dwa? Na wyjazd. Może? No, na wyjazd. No, dobra. Ale zobaczymy, może coś z tego Love Me Green będzie jeszcze w przyszłości. No cóż, ja czekam na pewno na coś makijażowego i uważam, że powinno być coś makijażowego w kolejnym pudełku, tym bardziej, że już jakby wchodzą te wiosenne trendy też makijażowe i tak dalej, więc fajnie by było teraz coś z makijażu, co? Pewnie. No nic, napiszcie, co miałyście w swoich pudełkach i z którego produktu jesteście najbardziej zadowolone i czy też czekacie na coś makijażowego. I dziękujemy Wam bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.